Cześć, dzisiaj zapraszam Was na kawę, którą zaparzymy w sposób ekologiczny. Do tego wykorzystam panele fotowoltaiczne 70 Mai, 110 i stację zasilania też od 70 Mai, właściwie 70 Mai, Terra 1000. No to jedziemy. Zobaczcie, to wszystko jest kompaktowe, to znaczy to jest cały panel, jest zmyślnie zaprojektowany. Tu mamy otwory do zawieszenia, jakbyśmy chcieli gdzieś się transportować, na przykład w samochodzie. One też tutaj składają się w sposób taki magnetyczny i żeby w pełni z nich skorzystać, no to oczywiście je rozkładamy. Co więcej, z tyłu są takie podstawki, więc nie trzeba żadnego akcesorium dodatkowego. Wystarczy je po prostu w ten sposób rozłożyć, podstawić i możemy czerpać już energię słoneczną. Panele są wykonane w technologii monokrystalicznej i w porównaniu do innych technologii, np. jak polikrystaliczna czy cienkowarstwowa, jest to technologia droższa, ale charakteryzuje się większą sprawnością, czyli możemy więcej energii uzyskać ze słońca. Są też zalaminowane takim specjalnym polimerem, jak zaraz, to nie takie proste, ETFE, czyli etylen terafluoetylen, jakoś tak. I to ma zabezpieczyć ten polimer, te panele przed warunkami atmosferycznymi, przed deszczem, przed śniegiem, a nawet przed niektórymi rodzajami rozpuszczalnika. Jak mamy dużo słońca, to możemy liczyć nawet na 110 W energii z tych paneli. Sam panel, jeszcze może wspomnę tu z tyłu, nawet bez stacji, ma taki interfejs, taki modulik ze złączami. Tu mamy USB typu A, Quick Charge, czyli szybkie ładowanie, i USB typu C. I możemy już bezpośrednio z samego tylko panela korzystać z energii, na przykład ładując swoje akcesoria z USB. Jeżeli chodzi o złącza, to są to standardowe złącza, które są wykorzystywane w technologii fotowoltaicznej. Dobra, to gdzie złapiemy najwięcej słońca? Gdzieś tu, nie? A drugim elementem do zaparzenia ekologicznej kawy będzie stacja zasilania. Terra 1000, też od 70 Mai. Tu mamy akcesoria, to są przewody do ładowania, czyli sieciowy i podgniazdko zapalniczkowe w samochodzie. No i sama stacja. Stacja ma 1000 Wh pojemności. To oznacza, że przez godzinę możemy pobierać z niej 1000 W, ewentualnie przez 1000 godzin 1 W. Jakoś tak, nie? Jeżeli chodzi o wyjścia, no to mamy tutaj USB typu A, jedno jest też z szybkim ładowaniem, USB typu C, mamy złącza DIN, na przykład do routerów, tu jest złącze zapalniczkowe, gniazdko zapalniczki, takie standardowe, samochodowe, no i wyjścia sieciowe, dwa razy, podwójne. I to jest ciekawe, że tu możemy sobie regulować napięcie w zakresie 220, 230, 240 V i możemy też ustawić częstotliwość napięcia 50 Hz albo 60 Hz. Przypominam, w Polsce mamy 230 V, 50 Hz. Zanim skorzystamy z tej stacji, no to trzeba oczywiście ją naładować i możemy to robić na trzy sposoby. Tu ładujemy ją przez gniazdko sieciowe z sieci normalnie 230 V i to możemy ładować w dwóch trybach, nieco ponad 300 W i nieco ponad 700 W i w tym trybie ponad 700 W możemy tą stację naładować w 2 godziny, czyli uważam dosyć szybko. Możemy też ją naładować z zapalniczki samochodowej, z samochodu, korzystając z tej przejściówki tutaj, tylko że to już taka stacja będzie się ładowała około 10 godzin z takiego źródła. No i właśnie crème de la crème, możemy naładować to z takich paneli fotowoltaicznych. No to co, podłączamy, nie? Czerwony do czerwonego, czarny do czarnego, a to do stacji. Dokładnie w tym miejscu. A odwrotnie nie wejdzie, to jest dosyć fajne. No i mamy ładowanie. Na razie nie za dużo, 26 W. A przypominam, że panele oferują 110 W, więc zaraz spróbujemy tak ustawić, żeby osiągnąć troszeczkę więcej tej mocy. No, chciałem zobaczyć, moja żona cię zastrzeli. To tak nie może być. O, no. Jakoś tak, nie? 40, o, dobrze, idziemy dobrym kierunku. 43, z tego słońca szukasz słabo. No tak, to... 47, 48. Czyli 110 W to trzeba chyba na równiku szukać. Albo ewentualnie na plaży w Stegnie, na plaży. Montując ten materiał zauważyłem, no, że nie udało mi się zapewnić optymalnego nasłonecznienia, żeby uzyskać 110 W mocy. Chodzi o to, że na ten panel fotowoltaiczny zawsze padał jakiś cień. Chciałem to zweryfikować, choćby tu, pod firmą, ale
W lutym ciężko o dobre warunki. Mimo to myślę, że nie trzeba jechać na równik, ani nawet na plażę do Stegny na plażę, aby uzyskać więcej mocy niż 50 W. Podłączam teraz kawiarkę do wyjścia i co ciekawe, ładowanie z takich źródeł jak panele fotowoltaiczne czy z gniazdka zapalniczkowego nie przeszkadzają, żeby też pobierać energię z tej stacji ładowania. Jedynie ładowanie z sieci musi się odbywać osobno od poboru prądu. Załączamy wyjście tutaj 230. Kawiarka już się nagrzewa. Janosik to przypadek. Janosik nie sponsoruje tego odcinka. Nikt nie sponsoruje tego odcinka. Chciałem tak nadmienić. No i słuchajcie, teraz jak nas Unia dojeżdża zielonym ładem, to ja to teraz mam w Tera 1000, nie? Gdybyście się zastanawiali, jakie są jeszcze parametry i możliwości tej stacji, no to tak, 1200 W ciągłej mocy pozwala podłączyć właśnie na przykład taką kawiarkę, 2400 W chwilowej mocy, to nawet można przez chwilę wodę zagotować w czajniku, no to zależy oczywiście jakiej mocy macie czajnik. Można pod to podłączyć lodówkę i średniej wielkości lodówka, która pobiera 0,1 kW mocy, to może na tym działać nawet i 10 godzin. Jeżeli podłączycie sobie, nie wiem, 10 żarówek LED-owych oczywiście i telewizor 50-calowy, 60-watowy, to taki zestaw świateł i telewizora możecie przez 6 godzin używać z takiej stacji. Możecie z tej stacji naładować nawet 67 telefonów, około 67 telefonów komórkowych, których pojemność baterii ma jakieś tam 400 mAh. Także tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że to jest świetne uzupełnienie do kampera. Dobre uzupełnienie, jeżeli macie, nie wiem, samochód serwisowy i potrzebujecie podłączyć jakieś elektronarzędzia, bez problemu z tego napędzicie. Gdybyście szukali tego typu rozwiązań, to zapraszam na sklep hadon.pl. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.